siostry, bracia. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten niewielkiej będzie wierny. Kto w drobnej jest nieuczciwy, ten wielkiej będzie nieuczciwy. W licznych książkach o naszych ojcach i sługach Bożych, wnet błogosławionych, właśnie możemy się dowiedzieć o tym, o tej wierności na co dzień. Męczeństwo było tylko przypieczętowaniem, potwierdzeniem tej wierności w drobnych rzeczach na co dzień. Potwierdzeniem wiary, miłości. To nie było takie sobie zdarzenie tylko, ale to prawda ich serc kochających Boga. Bóg zna wasze serca. Serce ludzkie słyszeliśmy w Ewangelii. Zauważmy także ten fragment, przepiękny fragment, niezwykle sympatyczny listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, to końcówka tego listu, w którym przesyła pozdrowienia. Tak liczne imiona tych, których pozdrawia święty Paweł Apostoł, są w większości takie dziwne dla nas, wtedy pewnie powszechne. Piękne pozdrowienia ukazują wspaniałą atmosferę takiej miłości, przyjaźni, jedności. Można powiedzieć, że wyczuwa się w tym tekście wielką radość, pogodę ducha, serc tych ludzi, których jednoczyła miłość Chrystusa. Radość poznania Jezusa Chrystusa, Ewangelii, dobrej nowiny. Zresztą tak właśnie kończy ten święty Paweł. O tej radości z poznania Jezusa Chrystusa i głoszenia Chrystusa. Rady z tego, że Jezus objawił tę tajemnicę dawno ukrytą, teraz ujawnioną, obwieszczoną i tę prawdę, która skłania do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry przez Jezusa Chrystusa. A co pamiętamy przecież, że to pozdrowienie, ta atmosfera takiej radości, przyjaźni, miłości była w czasach prześladowań. Nie tracili ducha, wiary, nadziei, miłości. Ta wzajemna właśnie miłość wpływająca właśnie z wiary Jezusa Chrystusa umacniała ich w jedności z Bogiem i między sobą. Gdy pozna ktoś Ewangelię, pozna Chrystusa, cieszy się nią i chce głosić i służyć Chrystusowi. Jakże tu w tym miejscu nie nawiązać do świętego Franciszka, który jako młody pytał Jezusa, co mam czynić. A Jezus też go pytał, Franciszku, komu lepiej służyć? Komu lepiej służyć Bogu, służyć Panu czy słudze? Oczywiście Pan służył Franciszek do końca wiernie. Tak możemy właśnie o ojcach naszych, sługach Bożych powiedzieć, że służyli wiernie Chrystusowi ubogiemu, ukrzyżowanemu, zmartwychwstałemu. Nie można służyć dwom Panu. Z całą pewnością to męczeństwo potwierdza, że służyli tylko jednemu Panu, całym sercem. Nie połowicznie, nie jakoś tak zabezpieczająco, sprytnie, ale właśnie całym sercem oddani Bogu, ludziom, ze wszystkich sił, całym umysłem, z całego serca umiłowani Chrystusa Pana. Ojciec Zbigniew, sługa Boży, ojciec Zbigniew pisał w podaniu o przyjęcie do zakonu. Pociąga mnie postać świętego Franciszka, zakon, który wydał tak wielkiego świętego ojca Maksymiliana. Okazało się, że to nie były tylko takie ładne sformułowania do przełożonego, żeby przyjęto do zakonu, ale to była prawda wynikająca z serca, szczera intencja.
który był wierny do końca. Miałem tę łaskę, że byłem ponad rok razem z Ojcem, z Bożym Ojcem Zbigniewem Strzałkowskim, tutaj właśnie w Legnicy, w niższym seminarium, w szkole. Ojciec Zbigniew był wychowawcą, wspaniałym wychowawcą. Mogę też powiedzieć, że niezwykle pracowity, niezwykle pogodny. Można tak powiedzieć, że zdawałoby się w zwyczajnych sprawach, w zwyczajnym życiu, powszednim, w zwyczajnych wydarzeniach, wypowiedziach, sytuacjach, był co trochę, pamiętam to dobrze i uczyłem się i byłem tak jakoś przeniknięty, nie przeczuwając, że mam do czynienia właśnie ze świętym, ale pamiętam takie znaczące chwile, co trochę mówił właśnie, jak to jest wola Boża, to damy radę. Zresztą od początku, kiedy przyznam się, nie bardzo chciałem być tutaj, mówię, nie podobam, a ojciec Zbigniew przywitał mnie, jak tu przyjechałem, przeniosłem się i mówił: ojcze, jak to jest wola Boża, to damy radę. No i tak mnie błyskawicznie przekonał. Albo też takie sytuacje też ewangeliczne, kiedy jednego ucznia, no chcieliśmy raczej stąd przenieść gdzie indziej, a ojciec Zbigniew mówi: poczekajmy, okopmy to drzewo, uprawmy glebę, to cytat z Ewangelii, a może wyda owoc. Tak też się stało. W zwyczajnym życiu, tak wiemy też właśnie z opisu życiorysu ojca Michała i ojca Zbigniewa, które znamy właśnie z książek. Tutaj są autorzy, ojcowie, profesorowie tych książek. Wiemy o ich dzieciństwie, o ich domu. Niepodobna pominąć, bo przecież tam się rodziła świętość. Takie też znaczące wyczytamy właśnie w książkach o ojcach, symboliczne wydarzenia, jak choćby to, takie prorocze, choćby to, jak mama ojca Zbigniewa Strzałkowskiego po chrzcie nowo chrzczone dziecko położyła na ołtarzu przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego. Nie przypuszczała, że tak się dosłownie spełni ten gest jej taki spontaniczny. Na mszy świętej prymicyjnej sługa Boży ojciec Zbigniew usłyszał w kazaniu: wieniec mirtowy, co teraz się zieleni, zamieni się w cierniową koronę, a przyjdzie na ciebie też czas okrutny. Tak też się stało. Biskup Ambaryn, o czym też wiem z książek, biskup Ambaryn tak mocno podkreślał niesamowite podobieństwo tej rozmowy, gdy przyszli terroryści po niego i po ojca Michała. Ta rozmowa jako żywo przypomina wszystko, co było przy aresztowaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ojciec Michał Tomaszek jako dziecko ciężko zachorował. Mama przy nim była w szpitalu, ale był akurat piątek. Droga Krzyżowa poprosiła pielęgniarki, żeby czuwały, że pójdzie do kościoła na Drogę Krzyżową i wróci. Wróciła po dziecko całkiem zdrowe. A chrzestna przy chrzcie powiedziała, że ma dwóch, ma brata bliźniaka. Jednego też Bogu, drugi będzie przy tobie. Takie prorocze zda się słowa. Wiemy, że tato ojca Michała zmarł net po pierwszej komunii świętej Michała, jego brata bliźniaka. A ojciec tak, gdy tulili się do niego w szpitalu po pierwszej komunii świętej, przyszli odwiedzić, to tato mówił: idźcie już, idźcie, żebyście się na nieszpor nie spóźnili. A kiedy byście w niedzielę nie poszli, nie mogli pójść na nieszpory, to przynajmniej magnifikat, uwielbiaj dużo, moja Pana w domu odmówcie. To świadczy, jaki był ten dom, jaka atmosfera,
jakie wychowanie wspaniałe, jaki duch, jakie umiłowanie Boga. Może też wspomnę taką wesołą historię, którą w książkach właśnie możemy przeczytać, jak na obóz poszedł z dziadkiem chyba Michał, jak dostał trochę grosza kieszonkowego, żeby sobie coś kupił. A że trochę rozsadził, to dziadek powiedział: nie kupicie sobie nic, tylko dasz pieniądze ubogim. Takie wychowanie w miłości, w szacunku do Boga i do bliźniego. Możemy absolutnie śmiało powiedzieć, że ich nabożeństwo to niepokalane, o czym pisali też w podaniu o przyjęcie zakonu, w podaniu o pozwolenie na złożenie ślubów wieczystych, o ich czci do niepokalanej. Jest pierwsza sobota miesiąca, więc tym bardziej jakoś nam pasuje z serca o tym wspomnieć. Widziałam ojca Zbigniewa stale w wolnej chwili, gdzie szedł, a to do urzędu, czy gdzie to coś załatwiać się w ręku różaniec. O ich oddaniu się Matce Bożej możemy mówić właśnie dlatego, że oni mieli wielką cześć dla świętego Maksymiliana Marii Kolbego, pierwszego kanonizowanego męczennika polskiego w XX wieku, Franciszka. I pierwsi męczennicy polscy beatyfikowani w XXI wieku, to też Franciszka. Męczennicy ratują świat przed, można wprost powiedzieć, przed upodleniem, zdziczeniem. Oni ukazują najwyższe wartości i ratują je. Ukazują, dlaczego warto żyć. Dla jakich wartości warto żyć, nawet życie oddać. Miłość, wiara, nadzieja. Męczennicy oddając życie, dają życie światu. Dają światu miłość Chrystusa. Wiemy to od pierwszych wieków Kościoła, że ich krew użyźnia suchą, bezduszną glebę sumień ludzkich serc. Męczennicy też, o czym też wiele razy mówił święty nasz papież Polak, robią nam, można tak powiedzieć, porządny rachunek sumienia. Czy jesteśmy w drobnych rzeczach małych, wierni? Z pokorą chylimy głowę, oddajmy cześć Bogu za łaskę, za dar męczeństwa ojców, ale też patrzymy na siebie, pytamy o naszą wierność. Święty Jan Paweł Wielki mówił o męczeństwie bez krwi, bez krwawy, że może być męczeństwo na co dzień. Tej wierności Chrystusowi Panu w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, wśród ludzi może być męczeństwo zmagania się ze złem w sobie. I to zwycięstwo jest zawsze zwycięstwem miłości do Chrystusa Pana, zwycięstwem wiary, zwycięstwem nadziei. Tych darów, które otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym, a które domagają się rozwoju, współpracy z łaską Bożą. Kto wierny jest w drobnej rzeczy i wielki wierny będzie. Ta wierność Ojców Słów Bożych, wnet błogosławionych, wynikała właśnie z wielkiej miłości, którą obdarował ich Chrystus Pan. Amen.